Zapraszam Was na film o porządkach w mojej toaletce. Tak ona wygląda w tym momencie. Przejrzałam i posegregowałam naprawdę mnóstwo produktów. W filmach, bo musiałam porządki podzielić na części, znajdziecie mnóstwo mini recenzji produktów, które lubię, które lubię średnio i też takich, które są bublami. Tak wygląda teraz moja toaletka, jest to toaletka z Ikei, na niej stoi białe lustro duże, również z Ikei. Dużo kosmetyków mieści mi się w szufladzie na dole, ale nie wszystkie, dlatego część rzeczy mam w pudełkach, część rzeczy też leży luzem na dole pod toaletką, a lakierę mam w czerwonym pudełku, które widzicie po lewej stronie. I w nich też będę chciała zrobić dzisiaj porządek. Tak wygląda w tym momencie szuflada. W środku są organizery na sztuczce z IKI. Nie robiłam tutaj porządku od bardzo dawna, więc dużo rzeczy będę chciała oddać. Część na pewno też będzie do wyrzucenia. Docelowo chciałabym zostawić tylko te kosmetyki, których używam na co dzień, a jest to zdecydowana mniejszość. I te, do których mam jakiś sentyment i po prostu które lubię używać, nawet jeżeli robię to rzadko. Uprzętnęłam całą toaletkę, zdjęłam lustro, żeby posprzątać, a teraz będę wyjmować po kolei rzeczy z szuflady. To zaczynamy. Wyjęłam pierwszą część organizera z, z szuflady. Nie będę tego rozkładać na różne kategorie. Będę po prostu wykładać wszystko po kolei, zastanawiać się, czy czegoś używam, czy nie. I rozkładam wszystko na cztery kategorie. Rzeczy, które chcę zostawić, ponieważ je używam rzeczy, które chcę zostawić, ponieważ z jakiegoś powodu je lubię rzeczy do oddania i rzeczy do wyrzucenia. Pierwszy idzie róż z Wet n Wild. Jest to podobno odpowiednik orgazmu z NARSA. Ogólnie jest bardzo ładny. Jest to bardzo ładny kolor, ładnie się rozciera, ale widzę, że ma duże drobiny i mi nie do końca jest ładnie w tym kolorze, więc ten idzie do oddania. Dalej mamy pojedyncze, pojedyncze cienie z ifroshe zakurzone, pomarańczowy kolor, nie używam go w ogóle. On zresztą widzę, że jest nowy. E, jakoś niespecjalnie czuję się dobrze w tych kolorach, on też idzie do oddania. Kolejne pojedyncze cienie e, z ifroshe Piękny, fioletowy, ciemny kolor, tutaj podwójny, szary z, z czarnym i zwykły matowy beż. I ten beż sobie zostawię, natomiast reszta idzie do oddania. Tutaj mamy trójkę zinglota. Zobaczymy, co jest w środku. Aha, w środku jest zwykły matowy cień zinglota, jasno brązowy cień skobo. I metaliczno-złoto różowy cień skobo. Tego używałam na całą powiekę, tego do brwi, a tego do policzków, natomiast bardzo dawno już ich nie używałam, więc pewnie te dwa oddam, albo może i zobaczymy. Na razie zostawię je na piątym, piątej kupce do zastanowienia się. Tutaj mamy Trio z Wet n Wild. Kiedyś lubiłam go używać, ale ten kolor jest dla mnie za ciemny, też się rozciera w taką szarość. Do oddania. Dwie paletki ze Slika O Naturel. I och są so special. Obie bardzo chciałam mieć. Ta już jest w dramatycznym stanie, ponieważ mi spadła. Jeden cień się pokruszył, a właściwie dwa, ten też. I właściwie pokruszyły się te dwa, których kiedyś używałam najczęściej, ale też nie używam ich już bardzo długo. Te paletki są stare dosyć. Bo ja je kupiłam jak tylko był na nieszał. Te komuś oddam. A ta idzie do wyrzucenia. Kolejne cienie pojedyncze. Tutaj mam Make Up Revolution i jakieś kłody kolorowe. Jeżeli chodzi o te pojedyncze cienie, to zajmę się nimi za chwilę. One prawie wszystkie są nowe. Tutaj mam czwórkę z Catrice, która wygląda tak. Ona jest już bardzo stara, więc idzie do wyrzucenia. O, to jest sentymentalna czwórka. Tego cienia używałam bardzo długo jako brązer. Wtedy, kiedy jeszcze nie było dużo produktów o zimnym, zimnym, brązowym kolorze do konturowania, tego używałam jako róż do policzków, a tego na całą powiekę. Ale ona też jest stara, więc idzie do wyrzucenia. Ta czwórka to jest kompletne wariactwo, matowe, kolorowe cienie. Na pewno nie będę ich używać, więc idą do oddania. Tutaj mam pojedynczy cień z Wet n Wild, bardzo go lubię. Ślicznie wygląda na, nałożony na całą powiekę, pięknie się mieni i właściwie ym, właśnie nałożony na całą powiekę i roztarty robi cały makijaż. Więc ten na pewno sobie zostawiam. Złoty cień z Kiko Milano, czy 208. Bardzo długo używałam go jako rozświetlacz. Przepięknie się błyszczy, jest dosyć złoty. Nałożone na mokro na powiekę wygląda po prostu jak płynne złoto. Ten na razie zostawię na kupce do zastanowienia się. Cienie do Tris. Bardzo, bardzo ładne cienie, dawno ich nie używałam, po prostu o nich zapomniałam, więc na razie je sobie zostawię. I w tej części szuflady mam jeszcze bardzo stare cienie z Astora, taką czwórkę. Kiedyś jeszcze kupiła mi ją mama na Sylwestra, pewnie dlatego, dlatego ją trzymam, ale ponieważ są stare idą do wyrzucenia. Tutaj mam jeszcze te pojedyncze cienie z Makeup Revolution. I tak się zastanawiam, co z nimi zrobić. W sumie to ich nie używam. Ten jest taki fioletowy, tego nie będę używać na pewno. I to był cień Good Life, kolorze Good Life. Kolejny Promised Land. Zobaczymy jaki to jest kolor. Taki brzoskwiniowo-złoty. Nad tym się jeszcze zastanawiam. Dalej. Matowy cień. Zimny brąz, bardzo ładny, wpadający w róż. Hang up. Dalej kolor Make It Happen. On ma kiepską pigmentację dosyć. Ten pójdzie dalej w świat na pewno. Dalej kolor So Good to Me i to jest taki y złoty brąz. Bardzo ładny, ciepły odcień ale pewnie nie będę go używać. Jedziemy dalej. Smoking 2. Bardzo ciemny fiolet. Matowy. Właściwie granat rozcierający się na szary. Okropny. Nie. Jednak nie. Dalej. Delicious. Matowy brąz. W takim bardzo neutralnym kolorze. Ale też widzę, że słabo z pigmentacją, słabo się rozciera. Give Me More. To jest taki y, metaliczny, szaro-brązowo, y, szaro trochę wpadający w złoty. Ten sobie na razie jeszcze zostawię. Y, Amor, Amore mio Powoli kończy mi się miejsce. Ten mi się nie podoba. I znowu fiolet, y, insomnia. Ten już jest dobrze napigmentowany, ale też rozciera się w szary. Fiolet to nie mój kolor, idzie dalej w świat. Czyli z tych wszystkich cieni zostawiam sobie na razie trzy pojedyncze, a reszta jest do oddania. Kolejne produkty to są yy, produkty do twarzy. Tutaj mam trochę taki bałagan, zresztą chyba jak w, w całej tej szufladzie. Zobaczymy, co tutaj w ogóle jest. Podkład z Rimmela, którego już nie produkują w odcieniu, dla mnie za jasnym i za różowym. On chyba jest stary, więc idzie już do wyrzucenia. Podkład, który przestali produkować w tak jasnym kolorze, bardzo go lubiłam, no ale już też tutaj pewnie niewiele zostało do wyrzucenia. Krem CC z Evra. Za kolor. On jest, jego tylko sprawdzałam, jak, jak wygląda na twarzy, może ze dwa razy. Do oddania, ponieważ to jest dość nowy produkt. Baza z Liren, No Porles. U mnie się nie sprawdziła. Też jest w sumie nowa, używana może dwa razy. Idzie do oddania. Miniaturka bazy ze Smashboxa. Nie, jest jeszcze okej. Okay. Pachnie też w porządku. Zostawię ją na jakieś specjalne okazje. Podkład z Make Up Revolution w odcieniu 1. Jest to biały podkład, który miałam używać do rozjaśnienia sobie innych podkładów, ale do tego się nie sprawdził, ponieważ robi podkład za bardzo matowy i taki pudrowy, więc to idzie do wyrzucenia. Stick z N Wild. Bardzo ładny kolor. Jasne do konturowania, ta druga część jest w ogóle do kitu. Nie, to, to nie jest mi już potrzebne, ponieważ ta część jest zdezelowana idzie do wyrzucenia. Dalej, zielony korektor z Nex, bardzo gęsty produkt, ma bardzo duże krycie. Używałam go kiedyś, kiedy uważałam, że mam bardzo duże przy... zaczerwienienia na skórze, ale ponieważ jest taki gęsty. Jego rozprowadzenie wymaga czasu i teraz po prostu już tego nie robię, też nie uważam, żeby było mi to potrzebne ani wtedy, ani teraz. Więc on idzie do wyrzucenia. Baza z L'Oreal Lumi Magic, Ona już nie jest dostępna w sprzedaży, niedawno była w Rosmanie w cenie. Na do widzenia. Bardzo ładnie wygląda na skórze, pięknie się błyszcze, natomiast przy dużych upałach moim zdaniem, znaczy dla mnie się nie nadaje, dlatego że skóra szybko robi się błyszcząca takim nie blaskiem, tylko tłustym błyskiem, ale zostawię ją sobie, ponieważ lubię jej używać zimą. Podkład z Rimela fresher skin, kolor zupełnie dla mnie nietrafiony też to jest taka żelowa konsystencja która u mnie wygląda bardzo sucho, on idzie do oddania jest prawie nowy i tutaj została nam jeszcze miniaturka fluidu z moja to jest HD, wzięłam kupiłam sobie tę próbkę do, do przetestowania, w sumie bardzo fajna sprawa że można kupić sobie taką próbkę w sklepie i zobaczyć jak się sprawdza, u mnie bubel więc idzie do wyrzucenia Tutaj jeszcze mam bazę rozświetlającą z Yves Rocher, właściwie coś, co się nazywa fluid, złoty, taki złoto-brązowy. Pachnie ładnie w porównaniu z bazą z Loreal Ma zupełnie inny kolor, taki bardziej opalony. Ładnie wygląda. Trochę zapomniałam o tej bazie, więc zostawię ją sobie jeszcze teraz na lato. W zeszłym roku używałam jej też z powodzeniem na nogi. Końcówka mojego ulubionego pudru w kamieniu Stay Matte z tej Mam już następny, więc ten idzie do wyrzucenia. Tutaj mam temperówkę, którą trzeba umyć. Kamuflaż z Catrice. Ja mam w kolorze 0,10 Ivory. Bardzo dobry kamuflaż na skórę. Pod oczami u mnie się nie sprawdza. Zresztą on jest stary, więc też idzie do wyrzucenia. Teraz dużo Rzęs, czy dużo. Dużo jak na mnie, skoro ich nie używam. Klej, jeden, drugi. Tutaj też jakieś małe, które od razu idą do wyrzucenia. I tak, tutaj mam. Miałam rzęsy zailur. Puste opakowanie do wyrzucenia. Pojedyncze kępki, bardzo długie. Właściwie pewnie nie będę ich używać. One idą do oddania. I tutaj mam rzęsy, których, uży... których używam, jeżeli w ogóle używam, ale to wszystko jest już w tak okropnym stanie, że to też wszystko idzie do wyrzucenia. Puder z... Aha, tutaj jeszcze zostały dwa, dwa kleje do rzęs. One idą do wyrzucenia, ponieważ są już stare. Glam Powder to jest ten wykończeniowy rozświetlający. I ja myślałam, że będę mogła go używać pod oczy, ponieważ lubię pudry HD rozświetlające pod oczy. Natomiast on ma za dużo drobinek i pod oczami wygląda trochę za sucho. Może gdybym go używała tak jak, tak jak poleca Hania, jako puder wykończeniowy, mi, sprawdziłby mi się dobrze. Muszę go jeszcze przetestować w tym. Tej roli, więc on zostaje. Stare opakowanie Lips na zajadu. Ogólnie bardzo dobra maść, jeżeli macie z tym problem, no ale do wyrzucenia, ponieważ jest stare. Skończyło mi się miejsce na karcie, w międzyczasie zdążyłam sobie zrobić kawę i jedziemy dalej. Tuż do rzęs z Lorela Volume Million Lashes. Jeden z moich ulubionych, stare opakowanie do wyrzucenia. Vibo Korektor rozświetlający pod oczy, używałam go jakiś czas temu, wtedy kiedy nie nakładałam podkładu, chciałam sobie tylko rozjaśnić strefę pod oczami. Całkiem, całkiem niezły, ale mam inne rzeczy, więc pewnie do niego wrócę. Stare opakowanie do kosza. Korektor z L'Oreala, trumacz. Jeżeli nie potrzebujecie dużego krycia pod oczami, to jest bardzo fajny korektor. Ma bardzo ładny żółty kolor, który dodatkowo niweluje cienie pod oczami. Korektor z Collection Lasting Perfection. Kiedyś on był bardzo fajny, kiedy nie było innych łatwo dostępnych, dobrych produktów. A teraz ogólnie uważam, że byłby dla mnie za ciężki i za suchy. Stare opakowanie idzie do kosza. Kobo. Korektor taki rozświetlający, on ma taki brzoskwiniowy kolor i nie ma zbyt dużego krycia, on ma głównie rozświetlić strefę pod, pod oczami, można go nakładać też na korektor kryjący. Dla mnie właściwie robił za mało i ten kolor też nie do końca mi podpasował do kosza. Totalny bubel z Lovely, zielony korektor, który znika z twarzy i nie robi nic też do kosza, a to jest yy, baza pod cienie z Elfa. To jest stare opakowanie, które wyrzucam, ale ogólnie bardzo dobry produkt za niewielkie pieniądze. Tutaj się zawieruszył lakier do ust z L'Oreala. Bardzo lubię te produkty. On ma to do siebie, że na ustach jakby się rozwarstwia. Ten kolor pigment wchodzi w usta, natomiast na wierzchu zostaje... Błyszczek. Długo się utrzymuje, jeżeli, jeżeli schodzi to równo. Nie wytrzyma bardzo tłustego posiłku, ale ogólnie utrzymuje się jak na błyszczący produkt długo. To sobie zostawiam. Tutaj, jakiś. Pędzelek kupiony na próbę, tragedia do wyrzucenia. Kredka właściwie końcówka kredki z Ivrosa. Używałam ich bardzo długo. To było jedne z pierwszych kredek takich łatwo dostępnych w szarym, takim szaro-brązowym kolorze. Ogólnie bardzo fajnie, ale teraz używam innych. To do kosza, a to sobie zostawiam. Nyx mixer biały do podkładu. Hmm, ogólnie fajnie, fajnie się yy, łączy z podkładami ale wymaga yy, trochę więcej zachodu używam go rzadko, ale zostawię go sobie na pewno yy, jeszcze mi się przyda kolejna szuflada z pędzelkami i nie tylko staroć jakiś do wyrzucenia yy, to jest pędzelek, który miałam w różu z W7 nie używam go, więc yy, może go oddam, taki fajny kształt yy, może się komuś przydać to jest pędzel, który ze starej kolekcji Ifrocet, taki bardzo twardy, do wyrzucenia, nawet nie chcę ich, ten też, nie chcę ich nikomu oddawać, ponieważ są słabej jakości. Bardzo fajny pędzelek cienki do eyeliner'a. Ja go kupiłam, nawet tu nie ma nazwy ja go kupiłam w naturze za jakieś 8 zł. On zostaje. Tutaj pędzelek z ifroshe z włosia naturalnego, ale jest dosyć, dosyć twardy i ma ostre włosie do wyrzucenia. Te pędzelki z ifroshe natomiast bardzo lubię do blendowania. One też są z naturalnego włosia, ale są dużo bardziej miękkie. Świetne do nakładania na całą, cienia na całą powiekę i właśnie do blendowania. Mini pędzelek z Icotulse zostaje. I chyba wszystkim będą, będą musiały pójść do prania. Z Technik z pędzelek do ust albo punktowo do korektora zostaje. Pędzelek ze starej kolekcji 0 03 do blendowania. Dosyć sztywne włosie, ale całkiem dobrze się go używa. To jest pędzelek z Ifroshe którym mm, ma być do podkładu. Do podkładu nie używam takich pędzli, za to nakładam nim bazę i też idzie do prania. Kolejny pędzel z Real Techniques to jest Buffing Brush. Ja nakładam nim puder czasami pod oczy. Bardzo często blenduję nim inne produkty na twarzy. Tego pędzelka używam dosyć rzadko. To też jest Real Techniques. To jest Painted Foundation Brush. W sumie używam go rzadko, ale na pewno mi się przyda, więc zostaje. I mały kulkowe pędzelek z Rocher. On też jest bardzo fajny i zostaje. Co tutaj mamy? Korektor Fit Me Maybelline. Ja go kupiłam wtedy, kiedy był taki jednorazowy rzut w jednym z większych Rossmanów. To jest jeden z jaśniejszych kolorów, natomiast on ogólnie pod oczy jest ciemny. Duży plus za, za żółtawy kolor. Natomiast on mi się tutaj już rozwarstwił, wygląda średnio. On dla mnie też był trochę za ciężki, idzie do kosza. Dwa produkty, a właściwie takie duo z Max Factora, wyglądają już średnio, ale one nadal są bardzo dobre. Matowa szminka i błyszczek, który, który utrwala i zapobiega przesuszeniu ust. To jest kolor 160, chyba tak. To sobie zostawiam. I kolejny lakier z L'Oreala w ciemniejszym kolorze, taki ciemny, ciemny kolor, ale właśnie w ty, przy tych produktach kolor można stopniować, on odrobinie, odrobinę się utlenia i ciemnieje, ale też go sobie zostawię. Wyciągnęłam z szafy drugi organizer, w którym mam rozświetlacze, pudry róże do policzków. Zaczniemy od paletki rozświetlaczy z Vibo. Cztery kolory, dwa ciemne, dwa jasne i pędzelek wyjmuję i wyrzucam. Paletkę sobie zostawiam, bardzo ją lubię. Kolejny rozświetlacz z My Secret. To jest pierwszy rozświetlacz, który wyszedł z tej kolekcji Princess Dream. Cudowny rozświetlacz, pięknie wygląda na skórze, bardzo naturalnie. Też sobie go zostawiam i tak doszłam do wniosku, że chyba najwięcej właśnie zostawię sobie rozświetlacze tak porównywalnie. To jest bronzer z Essence Sun Club. Tutaj w środku ma lusterko. Jest to produkt sypki. Też pięknie się mieni, aczkolwiek na nim już mocno widać drobinki. Ale zostawię go sobie na przykład do nóg. Dwa, dwie, dwa testery, dwa, dwie próbki z Ifroshe, to są pudry rozświetlające, ale ich nie użyłam, one też są stare, idą do kosza. Tutaj mam mineralny podkład z ifrosze. On też ma takie bardzo rozświetlające wykończenie. I ona mi nie pasuje, jest zbyt rozświetlające, a za mało kryjące i mam nadzieję, że posłuży komuś innemu. Duo z Wet n Wild. Podobno jest świetnym odpowiednikiem. Duo z Marka Jacobsa. Tutaj mamy brązer i puder taki rozjaśniający. Oba produkty są dość pudrowe i dawno ich nie używałam, więc chyba. Chyba oddaję to dło. Dalej zły Ten Wild też w takim dużym, dużym rozmiarze to jest rozświetlacz, taki puder rozświetlający, z tym, że to jest puder taki dla mnie bardziej rozświetlająco-wykończeniowy na całą twarz, to nie jest typowy rozświetlacz, typowy rozświetlacz, i ten sobie zostawiam. Rozświetlacz z bel z limitowanej edycji w zeszłym roku, no i taki jest słaby. On poszuka sobie nowego domu. Z tej samej serii był matowy brązer w takim czekoladowym kolorze. W zeszłym roku, latem lubiłam go używać. On ma ładny kolor, daje ładny, opalony efekt i ten sobie zostawiam. Rozświetlacz również z limitowanej kolekcji z Bell. On mi się mało podoba idzie do kogoś innego później mamy kolejny produkt z Bel takie trio próbowałam go używać niby te kolory są ładne ale przez to że te powierzchnie są takie małe ciężko się nabiera produkt na pędzel idzie dalej bronzing powder z My Secret bardzo szary kolor jednocześnie dosyć taki jest rozś rozświetlający w rozświetlającym wykończeniu. Nad tym się jeszcze zastanowię. Róż z Lovely w kolorze nie wiem jakim. On powinien wyglądać podobnie do. Znaczy, miał chyba wyglądać podobnie do Orgazmu. Jest bardzo złoty, mało różowy. Nie używam go, więc. Idzie dalej, nie zostawię go sobie. Mineralny powder z ELF, żółty. On miał być bardzo pod oczy, jako trochę taki, taki produkt korygujący. Dla mnie jest za suchy i go nie używam. Bardzo stary róż z Mio w rozpadającym się opakowaniu. Bardzo ładny kolor naturalny i to był jeden z takich moich ulubionych róży jakiś czas temu, ale jest stary, więc idzie do wyrzucenia. To jest róż z Natural Collection. Kupiłam go sobie razem z tym w Londynie, jak byłam pierwszy raz. Ten ma dla mnie za brzoskwiniowy kolor i źle wyglądam w nim. To jest Peach Melba. Nie zostawiam go sobie, natomiast Rosie Glow, bardzo ładny kolor i używam go na swoim ślubie, więc zostawiam z względów sentymentalnych. Co tutaj mamy? Bardzo stary brązer z Essence. Czerwono-pomarańczowy. Ja go kiedyś używałam jako produkt do opalania, ale idzie do wyrzucenia. Tak samo y, zrobię z różem wypiekanym z Catrice. Kiedyś bardzo go lubiłam. Daje, dawał ładny brzoskwiniowo-złoty kolor, ale już jest stary. Wypiekany róż z Manhattanu. Bardzo różowy. Nie, zdecydowanie nie dla mnie. Róży z Nexa, który. Służył mi jako brązer, jeszcze w starym opakowaniu, w kolorze Taupe kiedyś bardzo popularny produkt, ale stary idzie do kosza. ostry róż z Ifroshe, wędruję do kogoś innego. Tutaj mamy dwa róże z Inglota. Ten kupiłam po tym, jak bardzo podobny widziałam w... bardzo dawno temu w... na YouTubie bobby Brown miała podobny. Pewnie, pewnie nadal ma w swojej kolekcji. Jak go zobaczyłam, to stwierdziłam, że muszę go mieć, ale użyłam go może ze trzy razy w sumie w życiu. Ten wydawał się bardziej neutralny, ale jakoś niezbyt dobrze mi w tym kolorze. To jest rozświetlacz z sefory. Ma bardzo dużo drobinek, używam go rzadko. Odkładam dla kogoś innego. Dwie rzeczy z Kiko, które mój mąż przywiózł mi. Z Barcelony róż do policzków i rozświetlacz. Ten rozświetlacz bardzo lubię nakładać jako bazę pod makijaż na całą twarz. Bardzo ładnie wygląda właśnie w, w tej roli. Natomiast jeżeli chodzi o róż, kiedyś go używałam, ale on podkreśla pory. Tego, dlatego on idzie do wyrzucenia natomiast rozświetlacz sobie zostawiam róż z Revolution Vivid w kremie, ale widzę, że tu się rozwarstwił, idzie do wyrzucenia z L'Oreala baza pod makijaż wygładzająca, ją sobie zostawię na jakieś wyjścia te kropelki Lumi Drops z, z gosza bardzo lubię mają bardzo ładny kolor, świetnie sprawdzają się i pod makijaż i jako rozświetlacz już na podkładzie Także te sobie zostawiam. Róż rozświetlający z, z Elfa. Nie używałam go, jest stary, więc też idzie do wyrzucenia. Liquid Illuminator z NEXA w ogóle zapomniałam, że go mam. To jest kolor GLIM. On ma taki złoto roskwiniowy kolor. Zostawię go sobie, może teraz użyję go na lato, a jak nie to oddam. Pędzel, który, którym chciałam sobie miatać całą twarz, kupiłam go w Rossmanie, ale jest ostry, także on idzie do wyrzucenia. Maskara z YSL. Bardzo ją lubię, świetny tusz. Ja ją kupiłam w super Superfarm na promocji. Jak będzie, to na pewno sobie kupię go jeszcze raz. On już jest Stary i zeschnięty, więc też idzie do wyrzucenia. Dwa produkty, które testowałam już na kanale: Brow Tatu i Lip Tatu. Nie będę z nich korzystać, jednak u mnie w ogóle się nie sprawdza. Ten rodzaj kosmetyków do wyrzucenia. Bardzo dobra maskara z Maybelline: stare opakowanie do wyrzucenia. To jest eyeliner z Maybelline, czarny. Nie używam go. Kiedyś kupiłam go sobie, kiedy chciałam używać częściej sztucznych rzęs. Yy, idzie dalej w świat. Tutaj korektor z NYX-a brzoskwiniowy. Używam go na większe wyjścia, wtedy, kiedy mam mocne sińce pod oczami. To sobie zostawiam. Tutaj miałam próbkę z Ekocery, yy, pudru. Tutaj też miałam jakąś, jakąś próbkę. Zostawiam to, umyję, bo na pewno takie opakowania się przydadzą. Tutaj mam jeszcze podkład z Laura Messier. Kupiłam go jakiś czas temu, ponieważ widziałam dobre, dobre recenzje. U mnie się nie sprawdził, jest za suchy. Mam nadzieję, że posłuży komuś innemu.